Schronisko dla osób bezdomnych Pomocna Przystań w Gnieźnie będzie prowadzone przez nowy podmiot zarządzający. W wyniku przetargu do tego zadania wyłoniono innego wykonawcę, Poznańskie Stowarzyszenie, które przejmie jednostkę za tydzień. Zmiana dlatego, że zgodnie z obowiązującymi ustawami ogłosiliśmy konkurs na realizację zadania pod tytułem prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych. Wpłynęły dwie oferty. Pierwsza oferta Powiatowego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych Dom oraz druga oferta Fundacji Dobro się Niesie z siedzibą w Poznaniu. Komisja konkursowa składająca się z pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym jednocześnie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Gniezna, ocenili nieco wyżej ofertę złożoną przez Fundację Dobro się Niesie. Swojego rozgoryczenia nie kryją prowadzący ten ośrodek od 18 lat przedstawiciele Stowarzyszenia Dom. Jak mówią, włożyli w jego stworzenie całe serce, a nawet więcej. Dla nas strasznie ciężki dzień, niespodziewany, jak grom z jasnego nieba. Musimy odejść stąd. Mamy na to tydzień, ale nie tylko stąd, z Pocztowej. Musimy odejść z kawiar. Musimy zabrać wszystko, włącznie z magazynami, z warsztatami. Ogrom pracy, 18 lat, trzeba rozmontować. Dostaliśmy, przed chwilą byłam w urzędzie, dostaliśmy po aptece pod Lwem, tam jest 200 m2, żebyśmy mogli zmagazynować to wszystko. Ale ja nie mogę się z tym pogodzić, dlatego że w procesie konkursowym, procedurze ruduje nas stąd fundacja, która zaledwie jest z Poznania, ma tylko pół roku działalności, nigdy nie mieli własnego schroniska, mają tylko jedno mieszkanie chronione, mieszkanie treningowe na 18 osób, to są całe doświadczenia. W zeszłym roku, tak w końcu lata, latem, mieliśmy tutaj kontrolę z województwa, wypadła całkiem dobrze, ale zwrócono nam uwagę, że powinniśmy zrobić taki kurs na szkolenie, na organizację, na organizowanie pomocy społecznej. To jest kurs online, kończy się specjalizacją i wtedy możemy być kierownikami lepszymi niż do tej pory. To jest od, nie wiem, 4 czy 5 lat. Myśmy o tym nie wiedzieli, bo byśmy dawno zrobili, nikt nam nie powiedział, ale panie z województwa były bardzo miłe, powiedziały, zróbcie to sobie spokojnie, swoim tempem, żeby tutaj nie zakłócać pracy. No więc ponieważ szła jesień, zima, a już wszystkie kursy były wtedy zapełnione, zaraz po skończeniu akcji zima, już w styczniu, pan prezydent powiedział, że to musimy zrobić natychmiast, bo nie dostaniemy pieniędzy. Od razu się zapisałam na najbliższy kurs w Bydgoszczy i od lutego jestem na tym kursie. Nie zdecydowało to w żadnym wypadku o tym, że konkurs nie został rozstrzygnięty na korzyść Powiatowego Stowarzyszenia Dom. Natomiast rzeczywiście w roku ubiegłym odbyła się kontrola Urzędu Wojewódzkiego, który wydał zalecenia obowiązujące od września i obligujące osoby kierujące schroniskiem do uzupełnienia kwalifikacji. Oczywiście państwo prowadzący schronisko do tej pory przedstawili nam takie zaświadczenia, że podjęli to szkolenie. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że podczas oceny stanu aktualnego osoby, które złożyły ofertę z drugiej strony, miały dużo wyższe kwalifikacje. Są to osoby od wielu lat działające na terenie miasta Gniezna i w ogóle znane na obszarze województwa wielkopolskiego, które podejmują bardzo różnorodne działania dotyczące działania tutaj na rzecz osób będących w kryzysie bezdomności, ale też osób z uzależnieniami alkoholowymi. Jest to działalność, która bardzo mocno jest skoncentrowana na tym, żeby wspierać osoby, które mają problemy, zwłaszcza w zakresie uzależnień i tak dalej. Spora część tutaj naszych podopiecznych borykała się lub boryka z takimi problemami, więc jako Wydział Spraw Społecznych będziemy bardzo mocno nadzorowali to funkcjonowanie. I tutaj też sporą korzyścią, jeżeli chodzi o Fundację Dobro się Niesie, było to, że fundacja prowadzi dwa bardzo znane w Poznaniu domy Świętego Łazarza, które są takim ostatnim etapem usamodzielnienia się osób bezdomnych. W związku z tym nasi podopieczni, nasi mieszkańcy będą mieli również możliwość z takiej okazji skorzystać. Fundacja Dobro się Niesie ma zatrudniać w dwóch schroniskach na terenie Gniezna 8 terapeutów i pracowników socjalnych. Mam teraz blisko 30 osób w
podeszłym wieku, seniorów nawet po 70, z tymi zasiłkami celowymi, z rentami. No bo postarzeli się nasi bezdomni, mało jest tych silnych i oni szybko idą na swoje. My żeśmy przez te ostatnie 3 miesiące usamodzielnili tak zupełnie trwale z umową o pracę, z wynajęciem mieszkania aż 6 osób, a 2 idą za góra 2 tygodnie, bo mają już pracę. To jest duże tempo. Bardzo się martwimy. Dla mnie jest to tragedia, ale i dla naszych ludzi, bo odchodzimy z miejsca, w którym zostawiliśmy tyle pracy. Pan Marian jest w ogóle załamany, nasz prezes. To jest dla nas tragedia, nie ukrywam. Ja jestem poruszona, że można tak zniszczyć stowarzyszenie, że miasto może tak zniszczyć stowarzyszenie, które działało dla dobra miasta. Stowarzyszenie Dom, jak słyszymy, będzie bacznie obserwować prowadzenie pomocnej przystani, a za rok chce ponownie wystartować w przetargu na jej ponowne prowadzenie.